No oczywiście, żebym chciał. No, po to trenujemy, po to gramy mecze, żeby wygrywać i marzy mi się oczywiście, żeby podtrzymać to Mistrzostwo Świata i żeby ono zostało w Polsce na kolejne 4 lata. Będzie na pewno bardzo ciężko, ale to już powtarzałem od pierwszego dnia treningów tak naprawdę, że ja naprawdę wierzę w to wszystko, co tu się dzieje i wiem, że jesteśmy w stanie osiągnąć coś takiego. O Jezu, a tutów myślę, że zespołowość. Tworzymy całkiem fajny team i na razie pod każdym względem naprawdę nieźle się dogadujemy i na boisku i poza. Wszyscy jesteśmy taką fajną, zgraną grupą i myślę, że to może zaprocentować. Iran zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem. Myślę, że on będzie takim na najbardziej niebezpiecznym, że tak powiem, rywalem. Zresztą Kuba też nieprzewidywalny kraj w ogóle. Też nie wiadomo, co tam się stanie, więc myślę, że każdy przeciwnik jest ciężki. No ale tak jak mówię, Iran myślę, że jest najbardziej niewygodny, może tak. No Polska.